Cześć, siema, z tej strony Gozdro, witam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu skrzynek na stronie CSGOskins.pl na moim kanale. Tworzę to otwieranie głównie ze względu na to, że poprzednie wam się bardzo, ale to bardzo podobało. Ponad 100 tysięcy wyświetleń, do tego prawie 5 tysięcy kciuków w górę. To są znaki dla mnie jasne, że po prostu coś takiego chcielibyście od czasu do czasu, oczywiście bez przesady, na kanale oglądać. Także dzisiaj wracamy, dzisiaj otwieramy. Ostatnio było za 400 zł, dzisiaj za prawie 700 zł otworzymy sobie skrzynki na tej stronie. Oczywiście pod poprzednim otwieraniem zrobiłem dla was challenge. Jeśli zgromadzicie 3 tysiące kciuków w górę, to pojawi się konkurs na kilka z broni, które wtedy wypadły. Taki konkursik oczywiście na dniach właśnie pojawi się na moim fanpage'u na Facebooku, także serdecznie was na ten fanpage w tym momencie zapraszam. Link znajdziecie oczywiście w opisie. W opisie też znajdziecie dużo więcej linków ciekawych, do po prostu ciekawych rzeczy typu Instagram, Snapchat, także serdecznie was do tego opisu zapraszam. A tymczasem co? Ja przechodzę do dzisiejszego openingu. Otworzymy sobie, tak jak mówię, za 700 zł skrzynki. No i rozpoczniemy, myślę, najlepszymi, które są w tym momencie dostępne, czyli bezwzględne skrzynie, z których, może ja sobie generalnie zrobię tak, że wyciszę po prostu przeglądarkę, wtedy nie będzie tu absolutnie mi tych dźwięków słyszało w słuchawkach. Nim jeszcze jednak przejdę do tego otwierania, znowu się musiałem rozgadać, natomiast to są chyba dla was ważne rzeczy, bo konkursik między innymi, tak? Także konkursik na dniach za poprzednie otwieranie, a jeśli chcecie kolejny konkursik już po tym, co będzie za kilka dni, znowu na bronie, które dzisiaj wypadną, oczywiście nie na wszystkie, ale na te jedne z fajniejszych, które dzisiaj powypadają, mam nadzieję, że powypadają, to bądźcie pewni, że dobijecie 3000 kciuków w górę pod tym filmem. 3000 kciuków w górę jak to się mówi? Wbijcie to sobie do głowy, o, tak się mówi. Wbijcie to sobie do głowy, że 3000 kciuków w górę oznacza kolejny konkurs właśnie z kilku broni, które dzisiaj wypadną. Swoją drogą możecie pisać, którą broni z dzisiejszych trafów chcielibyście najbardziej dostać. A tymczasem co? Ja lecę z pierwszą dzisiejszą skrzynką. No i generalnie tutaj do trafienia mamy naprawdę mnóstwo fajnych skinów. Myślę, że takim wow byłaby kosa, natomiast na kosę szansa jest oczywiście ograniczona. Na sam początek niestety tylko i wyłącznie 5-7 retrobucja. Natomiast my się nie za... łamujemy, przed nami mnóstwo szans, bo to jest aż 700 zł do wydania. Także tutaj, bez względu na to, co w tych pierwszych skrzynkach wypadnie, dalej będziemy się łudzić na lepsze trafy. Dwa razy pod rząd 5-7 retrobucja, to nie jest dobry start tego openingu, ale tak jak mówię, nie ma co się po prostu załamywać, bo wydaje mi się, że coś dzisiaj dobrego po prostu wypaść nam musi. Kolejny drop i to będzie tym razem Glock, także... pierwszy taki skin, można powiedzieć, fajniejszy skin, który z pewnością wielu z was by chętnie przyjęło, także z pewnością takiego skina sobie, jeśli te 3000 kciuków w górę pod tym filmem się pojawi, rozdamy. Generalnie mój głos w dalszym ciągu jest, co zresztą słyszycie, w nie najlepszej kondycji. Ja tutaj się zmagam z wieloma problemami zdrowotnymi, natomiast wy jedynie możecie odczuwać tak naprawdę to gardło, które jest mocno poharatane. W zasadzie nie wiem, od czego mi się poharatało. Co prawda latałem jak debil ostatnio po imprezie w krótkim rękawku w nocy. Może nie było zimno, natomiast ciepło też na pewno nie było. To pewnie jakiś wpływ miało, natomiast no nie wiem, rzadko tak naprawdę mnie łapie to gardło, ale ostatnio złapało i naprawdę szczególnie rano jest masakra. Także serdecznie was za to zapraszam. Mam taki ogólnie zakatarzony głos, co niezbyt przyjemnie się wam słucha. Natomiast pierwsza broń fajniejsza dzisiaj wypada, 10 dolarów warty AK-67 Statrak niebieski lamina. Także no proszę, jeśli ktoś chciałby takiego skina, to napiszcie w komentarzach, to kto wie, może właśnie coś takiego rozdamy. Lecimy z kolejną skrzynką, generalnie ja nie kontroluję, ile ich już otworzyłem, natomiast to będzie koło 10 zaraz. No i na razie najlepszy skin to właśnie ten AK-47 Statrak niebieski laminat. No fajnie byłoby trafić na przykład tego USP. Nie powiem, żebym nie pograł tym USP, natomiast no jak widzicie, to jest podobna sprawa jak z skrzynkami w CSGO, że tutaj raczej wypadają te przedmioty najgorsze w głównej mierze, no ale no na tym polega w pewnym sensie hazard, że oczywiście można mieć albo szczęście i otworzyć jedną skrzynkę i trafić najdroższego skina, jakiego można, albo otworzyć 100 i nie trafić ani razu, tak? Czyli tutaj wszystko jest oczywiście jak na należytym miejscu, natomiast teraz mamy dobrego streaka, wypadło przed chwilą, co to było przed chwilą? P90 Asimov, teraz z kolei M4A1S Mroczne Wody, także dwa skiny jak najbardziej w porządku do trafienia.
No i tak możemy sobie tutaj, że tak powiem, trafiać w przedmioty. No na takie na pewno obrażać się nie będę, natomiast P250 skrzydłowy to nie jest broń, z której jestem zadowolony. Natomiast nie jest to też skin tragiczny, skin bardzo w porządku. I generalnie swoją drogą, wracając do skinów, bo tutaj troszkę to otwieranie nam zejdzie, także nie chcę generalnie cały czas mówić, co tutaj trafię, bo zresztą to widzicie, więc zbyt ciekawy komentarz by nie był. W najbliższych dniach pojawi się również na kanale... pojawią się na kanale najlepsze skiny z warsztatu, czyli seria, którą jakiś czas temu na kanał wprowadziłem, natomiast bardzo, ale to bardzo ją zaniedbałem. Troszkę z tego powodu nie jestem na siebie zadowolony, bo można powiedzieć, że również tę serię lubiliście, a ja to tak jakby porzuciłem, nie wiadomo czemu. Po prostu chyba nie miałem ochoty tego nagrywać, bo najczęściej nagrywam to, na co mam ochotę, także tak wyszło. Natomiast właśnie w najbliższych dniach pojawi się kolejny odcinek z tej serii i możecie być pewni, że będzie to naprawdę fajny odcinek, bo Valve zapowiedziało w ostatnich dniach nową skrzynkę, pracę nad nowymi skrzynkami, skrzynkę opartą tak naprawdę na skinach, skinach, że tak powiem, tematycznie pasujących do lat 70. i 80. bodajże. Także to będzie coś ciekawego zdecydowanie. Czy będzie tam nowa kosa? Szczerze wątpię. Natomiast zobaczymy, jak będzie. Skiny na pewno jakieś z warsztatu fajne wam przedstawię w tym odcinku, także możecie już spokojnie na ten odcinek wyczekiwać. Zaraz sprawdzimy sobie, ile już skrzynek otworzyliśmy, bo ja tak gadam, otwieram, a pieniądze oczywiście nam ubywają, natomiast my tego nie widzimy, że ubywają, bo tutaj licznik się nie odświeża. Natomiast ja w tym momencie wciskam F5, no i z 700 zł robi się 300 zł, także otworzyliśmy już sporo tych skrzynek odtąd, także mogę to sobie szybko policzyć: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 na 8 na 19, także 19 skrzynek otworzyliśmy, jeśli tam dobrze liczę. Generalnie nie pokazałem wam na samym początku, najlepszy drop z 7 dni, no wiecie, jest tutaj dużo kos. Jest Tatrak od Wedaka Maryny razy 2 i jest ta M41 Hot Rod. Natomiast na to też popolujemy, natomiast to za chwilę, bo została nam jeszcze jedna skrzynka do otworzenia tutaj bezwzględnej jakości, czy jakoś tak, jak się to nazywa. No i po tej skrzynce przejdziemy sobie do innych skrzyneczek. Także na sam koniec tej skrzyneczki wypada nam Glock żywiołak, nie, P250 skrzydłowe. Także nie zaliczałbym tej skrzynki do udanych, bo tak naprawdę nic fajnego nam nie wyleciało. Prawie sobie wszedłem na YouTube'a przypadkowo, także przepraszam. Myślę, że możemy teraz sobie otworzyć kilka skrzyneczek tutaj tych. Tutaj mamy dwie kosy do trafienia, także szansa jakaś jest. Natomiast dużo tu jest skinów takich trashowych, dlatego ja nie chcę tego za bardzo otwierać, bo pewnie znając mojego farta będą mi wylatywać pojemniki z autografem Virtus Pro. Natomiast zobaczmy... Mówiłem. Natomiast otwórzmy jeszcze jedną, żeby nie było, że nie próbuję swojego szczęścia tej skrzynce. Ze skrzynki numer 2 wypadnie nam tym razem to, co wypadało często z poprzedniej skrzynki, tyle że w lepszym stanie, P250 skrzydłowe, natomiast no to nie jest to, czego bym szukał. Przejdźmy może do tych skrzyneczek, bo tutaj tak naprawdę nic ciekawego już nie ma. G2 case'ów nie ma, one są dla mnie najciekawsze, natomiast tam po prostu nie ma ich na stanie. Ta skrzynka też jest w zasadzie w porządku, więc w sumie co, otwórzmy ją. Trzy guty do trafienia tutaj, do tego Vulkan. No i skrzynka w zasadzie bardzo ciekawa, natomiast też jest sporo tych niebieskich skinów, które tutaj mogą wypadać, natomiast my trafiamy Galila Eco, także nie jest źle, na pewno nie jest najgorzej, bo najgorszym skinem tutaj widzę jest SSG Otchłań, także otwórzmy sobie jeszcze jedną, tak jak poprzednio otwarliśmy dwie, teraz też otworzymy dwie, był tam Good Knife, natomiast wypada teraz Varicamo, no i to by było na koniec, jeśli chodzi o te skrzynki. No i teraz co, może otwórzmy sobie dwie skrzynie USP i Glock. Nie jestem fanem tej skrzynki, bo tak naprawdę tylko... dwa skiny, trzy skiny warte uwagi jak dla mnie tutaj, także to nie jest skrzynka, na którą bym się jakoś bardziej jarał. Także z pierwszej wypada USP Obrońca, też nie najgorzej, natomiast bez szału, no najgorsze zdecydowanie jest USP Leśne Liście, także zobaczmy, czy trafimy to arcydzieło, tego arcydzieła bardzo nie potrzebuje, no i dobrze, że nie trafiamy, natomiast trafiamy katakumby, czyli też szału nie ma, dupy nie urywa. No i przejdźmy sobie teraz do skrzyni AK-47, generalnie taki ten opening chaotyczny, natomiast no nie otwiera się wygodnie na tej stronie, wiadomo, nie ma tu takiego fajnego, szybkiego systemu jak w grze, natomiast no nie wymagajmy takich rzeczy, umówmy się. Z pierwszej skrzynki no niestety Predator, zobaczmy, czy ta druga próba będzie lepsza. Oby tak, może jakiś po prostu różowy skin do Akacza, bardzo chętnie bym przyjął.
Zobaczmy. I nie będzie nawet różowego. Wypada Predator po raz kolejny, więc dam jeszcze trzecią szansę. Do 3 razy sztuka. Czemu by nie? Zobaczmy, czy do 3 razy sztuka tutaj, że tak powiem, powiedzenie zadziała. Zadziała. Mnóstwo różowych przeleciało, zatrzymało się na kartelu, czyli na najgorszym różowym, jakiego można trafić, ale nie narzekajmy, jest to skin różowy. No i czas przejść w tym momencie do skrzyni M4, no i tutaj sobie otworzymy zdecydowanie więcej tych skrzynek niż tych poprzednich. Myślę, że 5 możemy sobie teraz ich otworzyć. Później pomyślimy, co jeszcze tutaj by warto było otworzyć. Z pierwszej skrzyneczki wypadają M4-1 z Jasne Wody, czyli bardzo fajny traf w zasadzie, bo skin, który służy do kontraktu nie bezpośredniego, natomiast po części do kontraktu na Fire Serpenta, także jak najbardziej w porządku. Kolejna skrzynka, no to niestety M4-4 wyblakła zebra, no to nie jest coś, o czym śnię co nocy, zresztą nie śnię o skinach. Aż tak źle ze mną nie jest, słuchajcie. Zobaczmy kolejny drop. Varicamo, mój głos już totalnie się kończy, gadam już od nie wiem ilu, natomiast to już koło będzie 10 minut i naprawdę mój głos się kończy, także zaraz w sumie tak czy siak dobiegamy do końca tego openingu, jeszcze troszkę muszę was tutaj pomęczyć moim głosem. Czwarta skrzynka również nieudana, także no te skrzynie M4 nie do końca tutaj, że tak powiem, mi się podobają, chociaż fajne przedmioty są do trafienia. No i z ostatniej skrzynki wylatuje nam nawet nie wypadnie Smoczy Władca, bo zatrzymało się na tej zasranej, wyblakłej zebrze. No dobra, niech będzie, nie mamy szczęścia. 90 zł do końca, także wróćmy do skrzyni AK-47. Tutaj to szczęście wyglądało nieco lepiej, chociaż początek też nie był dobry, bo te predatory sypało. Także otwórzmy sobie kolejne dwie skrzynie z AK-47. Zobaczmy, co tym razem wypadnie. Proszę bardzo, tutaj od razu lepiej. 17 dolarów AK-47, sedno zamieszania, także bardzo fajny traf. To był dobry pomysł z tym powrotem do tej skrzynki. Także otwórzmy teraz drugą. Zobaczmy, czy podtrzymamy tę fajną serię. Może czerwony skin do Akacza. No słuchajcie, dużo ich teraz przeleciało. Natomiast wypadnie kolejny różowy. Różowy. Dwa różowe pod rząd, dwa fajne różowe pod rząd. Także nie zamierzam narzekać. Skoro tak dobrze idzie, to otwórzmy trzecią pod rząd. No zobaczmy, czy teraz 3 razy z rzędu wypadnie nam fajny, drogi skin. To by było coś. Oj! Ajajaj, już myślałem, że się zatrzyma na tym odwecie akwamaryny w Statraku, no to by było coś, natomiast to się nie stało. Ale czwartą możemy jeszcze otworzyć, skoro tak taka dobra średnia wypada, no to warto tę średnią może jeszcze polepszyć. Czy to się uda? To się nie uda, bo wypada siatka safari, było blisko tutaj tego niebieskiego laminatu, natomiast nie zamierzam narzekać, tak czy siak fajnie to powypadało. No i ostatnie, zakończymy sobie, mamy 40 zł, otwórzmy może jeszcze jedną skrzynię M4, może tak jak powrót do tych AK-47 był szczęśliwy, tak szczęśliwy będzie powrót do tych skrzyni M4, no zobaczmy sami, dwie sobie takie otworzymy. W pierwszej wypada Cyrex, no zobaczcie sami, te powroty są naprawdę kozackie. Cyrex wypada w tym momencie i to jest jak najbardziej fajny drop, także no fajnie się składa, że coś takiego tutaj wypadło. Zobaczmy tą drugą skrzynkę, może dwa razy pod rząd, tym razem skrzyni M4 nam wypadnie fajny skin, byłoby bardzo ciekawie. Ten Smoczy Władca mógłby być zaliczany do fajnego dropu, natomiast Taiga na pewno nie. No i zobaczmy, jak to się prezentuje. 8 zł do końca, także idealnie zakończymy ten dzisiejszy, co jak co, udany opening, bo wypadło naprawdę sporo fajnych skinów z skrzynią USP Glock. Także na sam koniec może, chyba że, nie no, na to mi nie starczy, bo tam były kosy. Tutaj nie ma kosy, także otwórzmy sobie tą skrzynię USP Glock, oj przepraszam, USP Glock otwieramy. Na sam koniec zobaczmy, jak zakończymy ten opening, tak jak mówię, tak czy siak udany w moim odczuciu, bo mamy Cyrexa. Zaraz zresztą przejdę tam do podsumowania, do tego ekranu dropu. Na sam koniec tylko i wyłącznie katakumby. Natomiast ja narzekać nie zamierzam. Przejdźmy do mojego konta w tym momencie. No i zobaczmy sobie to, co dzisiaj pootwieraliśmy. Zaczęliśmy retrybucjami, czyli tutaj. No i w zasadzie pierwszy dobry skin wypadł tutaj, jest to AK-47 Statrak niebieski laminat, kolejny dobry skin P90 Asimov, M4-1 Mroczne Wody, kolejny Asimov, żywiołak, tutaj mamy Galileko, tutaj seria słabych skinów, natomiast tutaj jest kartel, są Jasne Wody, tutaj słabo, no i w tym momencie tutaj tak naprawdę ta lepsza passa się zaczęła, trafiamy AK-67 sedno zamieszania, później czerwony laminat, później Cyrexa, no i tak naprawdę to są te najlepsze skiny, które dzisiaj wypadły, tak, to jestem ja swoją drogą, wiem, że jestem brzydki, natomiast co, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za ten opening. Jeśli chcecie więcej takich openingów w przyszłości, to po pierwsze, zostawcie tego kciuka w górę, nawet ciężko mi się gada, zostawcie tego kciuka w górę,
napiszcie jakiś komentarz, jakiego skina chcielibyście na przykład z dzisiaj dostać. No jeśli tych kciuków w górę będzie 3000, to oczywiście za jakiś czas pojawi się konkurs właśnie na którąś z tych broni. A konkurs obiecany z poprzedniego odcinka już w najbliższych dniach na moim fanpage'u na Facebooku, także w tym momencie wbijajcie do opisu, lajkujcie fanpage'a, tak jak mówiłem, wbijajcie też na Instagrama, na Snapchata, na Twittera. Gdziekolwiek z linków w opisie. Tymczasem ja już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo strasznie za wysłuchanie mnie z tym tragicznym głosem. Mimo wszystko mam nadzieję, że wam się to podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić. Mówił Goldzor. Na razie.